Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przed nami końcówka czwartego dnia nowego polskiego serwera S38. No i standardowo pokażę wam, jak tutaj wygląda serwer oraz jak wygląda moja postać, co się tutaj zmieniło od wczoraj tak naprawdę. No ten odcinek nagrywam już o wiele wcześniej aniżeli poprzednie, nie jest to już tak typowo przed północą, więc jeszcze tutaj dzisiaj może się coś zmienić, ale to jeszcze się okaże. Jak pewnie słyszycie po komentarzu, no stwierdziłem, że te filmy przed północą wielu osobom się podobały i też no w zasadzie nie było tam żadnych negatywnych opinii, ale mimo wszystko mi się nie podobały, no bo jednak ten cichy komentarz, jaki musiał być, zresztą tam widzieliście w każdym filmie na początku wstawiałem tekst, dlaczego tak jest, no to niestety niezbyt mi się podobał i pewnie nie były te filmy tak atrakcyjne, jak mogłyby być, dlatego teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Być może nadal będę nagrywał takie właśnie filmy daily, z tym, że po prostu wcześniej będę nagrywał, no bo już teraz jednak przed tą północą aż tyle się nie będzie zmieniało, co właśnie w te pierwsze 3 dni, to jeszcze zobaczymy. I pewnie też zaciekawił was tytuł, ponieważ mam dzisiaj, przychodzę właściwie do was dzisiaj z konkursem. Konkurs będzie ogłoszony na samym końcu filmu, zasady i tak dalej. Także no musicie po prostu poczekać i ten konkursik, o którym już zresztą wspominałem w którymś tam z poprzednich odcinków właśnie ze S38, będzie. Okej, no to może sobie przejdziemy na razie do topki. To wygląda tak, jak tutaj widzicie. No jesteśmy chyba 15, w ogóle wbiliśmy właśnie setny level, to tak swoją drogą. Chyba jako 15 osoba na serwerze, coś w tym stylu. No na ten moment, jeżeli chodzi o łowców, no to tutaj Azuria wyprzedza tak naprawdę wszystkich. My tutaj jesteśmy na pozycji drugiej, można powiedzieć ex aequo z gdzieś mi tutaj zniknął, o, z Dafukiem właśnie. Dafuk ma chyba tutaj troszeczkę więcej expa, dokładnie, troszkę więcej expa ma, ale oboje mamy 101 level, natomiast tutaj jeszcze Osom, z tego co widzę, za wiele nie zrobił, a to był taki łowca, który też się wyróżniał, więc być może no on jeszcze tutaj poleci, zobaczymy później. Także no, jeżeli chodzi o nas, no to nie jest tak źle. Jeżeli chodzi tutaj o topkę serwera, no to wygląda to tak, jak wygląda. No w zasadzie tutaj wiele się nie zmienia. Z tego co widzę, Fiku tutaj nie był tak widoczny przez ostatnie dni, a teraz się tutaj wbił do topki. Tutaj Cezara też nie widziałem, nie kojarzę go, więc także on do tej topki się wbił. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o Wirę, no to dostał on bana, dlatego też po prostu nie ma gildii, więc dlaczego dostał bana, nie wiem. Wiem tylko tyle, że właśnie dostał. Być może to było za te grzyby, które tam jakoś na lewo kupał czy coś, no nie wiem, nie wnikam, to nie interesuje mnie to. Po prostu postać jest trwale zablokowana jego, także no on już tutaj z nami nie zagra, jakby ktoś był ciekawy, dlaczego nie ma gildii. Nie dlatego, że skończył grać, tylko właśnie dlatego, że dostał bana. Także okej, no to jeżeli chodzi o topkę, no jak my tutaj wyglądamy, no jak widzicie 101 level, taki mój mini cel na dzisiaj, czyli ten setny level został osiągnięty, gdzieś tam z tyłu głowy miałem, żeby wbić sobie 105 i teraz nie wejdziemy w arenę, ale żeby wbić 105 i tego zarządcę areny odblokować, żeby już tam sobie powoli klikać, no ale niestety nie udało się to. No jeżeli chodzi o lochy, no to tutaj stoimy tutaj na 10, a tutaj na świątyni zimnej krwi, czyli to jest mag. No i szczerze mówiąc, oboje myślę, że jakbym tak przycisnął enter, to byliby do zrobienia, głównie ten wojownik, bo ten mag no to może nie, bo tam to jednak no nie odrodzimy się, więc z nim może być ciężej, chociaż czasem mu tam niewiele HP zostawało. Natomiast tutaj ten wojownik myślę, że też jeżeli byśmy przycisnęli odpowiednio, to by padł, no ale myślę, że nie ma sensu, no bo chyba nawet te dwa lochy jak pokonamy, to tego 105 nie wbijamy, przynajmniej tak mi się wydaje, a może by nam dały po dwa levele, no nie jestem pewien. W każdym razie no ten zarządca areny nie jest aż taki ważny, żeby po niego gonić, wbijemy go sobie po prostu pewnie jutro. Dobra, no co tutaj więcej? Tutaj już mamy w ogóle wszystko porobione na koncie. Dzisiaj się skupiłem na dropieniu pupili. Jak widzicie, tutaj wszystkie już pupile mamy wydropione, część już nakarmionych, walki już dzisiaj też porobiłem. Więc no głównie na tym się skupiłem tak naprawdę, dlatego w ciągu dnia robiłem trochę awki, potem trochę po 18, żeby to wszystko połapać i już sobie tutaj powoli karmić. Odblokowaliśmy kibel, w ogóle pod koniec awki nam klucz wydropił, więc już tutaj mamy, wrzuciliśmy sobie jeden epik, także już powoli ta aura będzie też rosła. Okej, no co tutaj więcej, arenę już żeśmy zrobili.
tutaj nic ciekawego. Gral nam wydropił, tutaj jak widzicie, miga nam przedmiot, nie będę go kupował, bo on jest za grzyby. Właśnie, jeżeli chodzi o klaser, to mamy, zaczynaliśmy dzisiaj awkę chyba z 65% klasera, coś w tym stylu, nie chciało mi się go nabijać, szczerze mówiąc. Wiem, że mógłbym tam jeszcze z 1,5-2% wycisnąć przed tą awką, ale to już nie jest takie istotne, żeby się napinać, jutro sobie nad tym przysiądę i sobie po prostu ten klaser nabiję, nie ma tutaj jakby pośpiechu ani nic takiego. Także no tak wygląda nasz klaser, natomiast robiliśmy dzisiaj kilka fajnych osiągnięć, mianowicie obieży świat nam wskoczył i powiem wam, że ostatnia misja jaką miałem z ostatniego paska, ostatnia misja 2,5-minutowa dała nam i tutaj zębika i wskoczył nam obieży świat, więc całkiem przypadkiem go zrobiłem, nie brałem tam notatnika, nie wykreślałem tych lokalizacji ani nic, także to akurat fajnie. Co nam tutaj jeszcze wpadło? Najedź 100 twierdz chyba jeszcze tego nie miałem, więc to. Oprócz tego wydobądź 100 rzeczy z kopalni, to też żeśmy zrobili. No i co, no wiadomo, osiągnij poziom 100. O, załóż na postać 6 przedmiotów z tej samej kolekcji, to też w ogóle zrobiłem przypadkiem, także myślę, że to też spoko. Znajdź klucz do toalety, też nam wpadło, miłośnik pupili to już wczoraj. I poczekajcie, czy coś tutaj jeszcze, drugi ekran, a i teraz mi się przypomniało, święty Graal, tak chwilę pomyślałem i właśnie, że wydropił nam z kopalni, więc też osiągnięcie z nim nam tutaj wpadło. Dobra, co dalej? No tutaj te pupile, no to nie ma zbytnio co oglądać, no co mogliśmy to nakarmiliśmy, do mroku dzisiaj w ogóle nie mamy pożywień niestety, tutaj jeszcze nam w ogóle zostały cytrynki i jabłka, więc spoko. Co tutaj dalej? No lochy to już widzieliście, zaraz sobie przejdziemy do poczty. Twierdza, no twierdza wygląda w ten sposób. Tutaj mi się zaraz kamyczek skończy kopać. Troszeczkę tutaj porozbudowywałem, eko mam 6-6, kwatery mi się za niedługo zrobią na poziom 6, twierdzę mam na 8, salkę mam na 7 i chyba na razie tą salkę odpuszczę na kilka dni i będę tą twierdzę chciał przynajmniej na 10 zrobić, ponieważ no będzie ten event wielkanocny, no to wiadomo, większe paczki i tak dalej, także myślę, że sobie tą twierdzę po prostu przycisnę, a w międzyczasie coś tam innego będę jeszcze budował, to na pewno jeszcze się okaże. Dobra, no tutaj jak gildia wygląda? No w gildii sobie zrobiliśmy już dwie wyprawy, mamy po 104%, zrobimy trzecią, dzisiaj o 23.15 i potem ja pewnie jeszcze w nocy puszczę kolejną, więc no trzeba cisnąć te wyprawy, żeby te procenty tutaj fajnie rosły. Także no jeżeli chodzi o gildię, to co? No fajnie to tutaj wygląda, chyba mamy topkę jeżeli chodzi o rycerzy, bądź jedna z topowych gildii tak naprawdę, możemy tutaj w sumie podejrzeć. 337, my mamy, o no, 10 więcej, no wczoraj ta przewaga była większa, tutaj już nadgonili, no ale tutaj większość ma 7 salki, generalnie bardzo fajnie to wygląda, tak samo w topce tutaj przewijamy się tak naprawdę my i Nuda VIP i tutaj jakieś pojedyncze przypadki z innych gildii, ale generalnie bardzo, bardzo przyjemnie to wygląda, tutaj nam się jakiś klejnocik, o, na siłę, to akurat nic specjalnego, tutaj jeden ten klejnot trzymam w razie do toalety, bo nie wiem czy będę zawsze miał epik jakiś do wrzucenia, nie wiem też czy będę szukał tutaj na starcie tych epików, bo nieraz na to idzie nawet 200 grzybów, więc myślę, że te 200 grzybów jeżeli chodzi o ten okres gry można o wiele lepiej spożytkować. Dobra, no i co, no twierdza tak wygląda, gildia tak wygląda, kółeczkiem sobie zakręciliśmy, no i okej, myślę, że sobie wejdziemy sobie do walk, tutaj mam troszeczkę lochów, mam tutaj pozapisywanych, poczekajcie, bo ja tutaj sobie też kontry robię, ło, 4000 drewna, zobaczcie, dobra, cyk, bardzo fajnie, więc tutaj mam niektóre rzeczy pozapisywane i sobie po prostu je robię, także już tutaj niedługo, znaczy długo już tutaj nie byłem po prostu i kilka mi tutaj wpadło, ale dobra, to zrobimy później. Okej, no co tutaj takiego ciekawego z tych lochów? No Król Jaszczur to był w ogóle boss, chyba pierwszy przeciwnik, którego dzisiaj pokonaliśmy. No i co? No tutaj raz się odrodziliśmy, zbiliśmy mu pół HP podczas tego pierwszego naszego żywota, że tak to nazwę. No i on tutaj nas drugi raz zabije, dokładnie, drugi raz nas zabił, zostało mu 260, no i już tutaj padł, chociaż ledwo, no i nam dropnął taki koszyczek. W ogóle no dzisiaj o wiele lepiej byśmy pocisnęli, gdyby był epicki event, tak naprawdę, ponieważ no tutaj kowal nam się w ogóle też odblokował, oto swoją drogą, także tutaj do niego jednego itemku nie mamy do wrzucenia, ale to już olejemy na dzisiaj.
jutro się postaram wrzucić. Więc no tutaj ten Epic by tak naprawdę bardzo nam umożliwił popchnięcie tych lochów, no ale niestety go nie ma, niestety nie pocisnęliśmy wystarczająco wczoraj, żeby tutaj lecieć dalej. Okej. Kolejna walka, poczekajcie, co my tutaj jeszcze mamy? Ognisty skorpion, a tutaj był smok ciemności, to był chyba taki, taki mocniejszy przeciwnik, także sobie obejrzmy tą walkę. No tutaj raz padliśmy, a ile mu zabraliśmy? 500 000. Tutaj padliśmy drugi raz i zabraliśmy mu ile? Znowu 500 000, także tak po 1/3 HP mu zabieraliśmy i chyba teraz już, czy jeszcze? Już, dokładnie. Także no, on był tutaj takim trudniejszym przeciwnikiem. Wulkaniczny olbrzym chyba też, chociaż nie wiem, nie pamiętam, nie, on nie aż tak bardzo. No o, chociaż dwa razy się wskrzesiliśmy, to mimo wszystko tutaj tymi blokami nas zajechał. No ale padło tutaj na wszystkie cechy jakiś ten, mamy go chyba do tej pory, dokładnie. Tak więc tak, no co tutaj więcej, jeszcze rosiczka bagienna, okrutny żywiołek ognia, możemy sobie w sumie podejrzeć, bo to jest mag. Z tymi magami no tutaj się nie wskrzeszamy, tylko to wiadomo, muszą iść z naszej strony kryty, a od maga nie mogą iść, chociaż tutaj tylko jeden. W sumie tylko jeden kryt, ale zobaczcie, 1500 HP nam zostało. Tutaj fajny łuczek nam wyleciał, chwilę go używałem. Dobra, jeszcze tutaj sobie wejdziemy i tą rosiczkę możemy podejrzeć, jak to tutaj wyglądało, bo to też był mag. No tutaj kryt, tutaj bez kryta. Zobaczmy, jak to się rozwija. No chociaż wcale tych krytów tak dużo nie bijemy przeciwko tym magom mimo wszystko. No ale to są początkowe lochy, one bardzo szybko tutaj schodzą. No widzicie, jak tutaj na nich można, można sobie lecieć tak naprawdę, więc no nie ma co tutaj porównywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wyższym poziomie, takim tam powiedzmy 250-300. No i tak, no sporo osób tutaj już biło ten setny mimo wszystko. Także no fajnie to wygląda, natomiast w porównaniu do serwera niemieckiego, który także wystartował w piątek, no tam o wiele więcej, wiadomo, tych osób jednak, tych setek jest. No tutaj wielu osobom niewiele brakuje, ale z tego co widzę, to one już dzisiaj level wbijały, więc już raczej nie pocisną. No ale tak, tak to wygląda. I to by było chyba na tyle. Z uwagi, że ten odcinek dzisiaj wchodzi, to jutro nie będzie odcinka. Wiem, że miał być o 18 według powiedzmy harmonogramu, no ale że teraz nagrywam te daily, to jakby ten harmonogram na kanale jest taki, można powiedzieć, zaburzony. Także no nie będzie to tak systematycznie jak było, ale oczywiście jeżeli ten szał na nowy serwer się skończy, no to wrócimy do tej systematyczności, więc jakby to nie ma z tym problemu. Okej, teraz konkurs. Co jest do wygrania w konkursie? W konkursie do wygrania są oczywiście grzybki, tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach i na Discordzie, na którego was w ogóle też zapraszam dla widzów. Wspominałem, że ogarnąłem dla was konkurs. Za pierwsze miejsce będzie 250 grzybów, za drugie miejsce będzie 150 grzybów, natomiast za trzecie miejsce będzie 100 grzybów. I jak to wygląda? Co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim subskrybować ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie teraz, ponieważ no jest to konkurs dla widzów, a poza tym z tego co widzę, biorąc pod uwagę ile mam subskrypcji, a ile robią odcinki wyświetleń, to widzę w statystykach, że bardzo, chyba tam 65% ludzi nie subskrybuje kanału, a go ogląda. Więc teraz macie okazję, no bo jeżeli wylosuję zwycięzców, to będę sprawdzał, czy po prostu oni mnie subskrybują. Także to jest tak jakby najważniejsze. Druga sprawa to jest zostawienie lajka pod tym odcinkiem, tak jakby on dotarł do jak największej ilości odbiorców. No powiem wam tak, ostatnio taki konkurs zrobiłem na 500 widzów i tam pod odcinkiem konkursowym wbiliśmy 300 łapek, więc teraz no mamy już prawie tutaj 2500, zbliżamy się powoli do tej liczby, więc takim moim cichym marzeniem jest, aby ten film zrobił 1000 łapek w górę. Chyba jeszcze żaden film mój nie zrobił tyle. Także no jeżeli chcecie mi jakoś tam, nie wiem, pomóc, czy mnie uszczęśliwić, spełnić moje takie minimalne, takie mini marzenie w tym, powiedzmy, w tej twórczości YouTube'owej, no to fajnie jakby pod tym odcinkiem zostało danych 1000 łapek w górę. Także zobaczymy, czy wam się uda. Taki jest wymóg, żeby wziąć udział w konkursie, powiedzmy. No i tak, i kolejne, tak naprawdę najważniejsze, ponieważ to z komentarzy będę losował zwycięzców, jest zostawienie komentarza. Komentarz, tak naprawdę fajnie by było, jakby to była jakaś propozycja na odcinek. Jak wiecie, ja na kanale mam tak naprawdę dwie serie, ciekawostki i poradniki, które jakby...
które możecie wy wymyśleć, tak? No bo jeżeli chodzi o przedstawienie postaci, to wiadomo jak to wygląda, jeżeli chodzi o let's play, no to ja wymyślam, co na odcinku będę robił, natomiast wy możecie wymyśleć jakąś ciekawostkę albo poradnik, który mogę nagrać, a jeszcze nie nagrałem, więc możecie mi po prostu pisać propozycje w komentarzach, a jeżeli nie macie jakiejś propozycji, to po prostu zostawić byle jaki komentarz i to wystarczy. I tak naprawdę to są trzy takie najważniejsze rzeczy, aby wziąć udział w konkursie. Film z rozstrzygnięciem będę nagrywał, poczekajcie, dzisiaj jest poniedziałek, prawdopodobnie w niedzielę, może wy to już oglądacie w sumie w nocy, z poniedziałku na wtorek w nocy, już się tutaj motam. Natomiast będę nagrywał go w niedzielę wieczorem, taki mam plan, także no do niedzieli wieczora jest czas na wzięcie udziału w konkursie, także macie prawie tydzień, no i potem właśnie nagram ten film, a wrzucę go pewnie jakoś w poniedziałek za tydzień, więc wtedy powiem, co muszą zwycięzcy zrobić. Także no tak jak mówię, za pierwsze miejsce 250 grzybów, za drugie 150, za trzecie 100, więc nagrody większe aniżeli w tym poprzednim konkursie na 500 widzów, tak udało mi się dla was ogarnąć, no i te trzy rzeczy są wymogiem. To by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, komentarz dla zasięgów i dla konkursu, no i wbijajcie na Discorda dla widzów, bo tam jest naprawdę dużo osób, dużo się dzieje, więc serdecznie zapraszam, tematyka Shakesa i inne tematyki do wyboru, do koloru. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć.